Cześć, nazywam się Radosław Załupka, jestem założycielem holenderskiego portalu budowlanego buduj.nl. Witam Was już w trzecim vlogu, nie do końca budowlanym. Witam Was już pod koniec majówki czy holenderskich wakacji, które rozpoczęły się już tydzień temu od urodzin króla. Niestety w tym roku pogoda nas nie rozpieszczała i poziom wilgotności był trochę większy niż zazwyczaj, szczególnie dla niektórych. Orzeźwiające, co nie? Jako, że jesteśmy właśnie w czasie powrotu z wakacji i najważniejsze dla nas jest, żebyśmy się zebrali do przysłowiowej kupy i wrócili do naszego rytmu życia i pracy, dlatego też oszczędzę Wam dzisiaj dawkę podprogowej wiedzy, ale przed tym ogłaszamy coś ważnego! Panie i panowie, już wszystko gotowe. 28 września tego roku odbędzie się drugie polskie forum budowlane w Holandii, organizowane przez Buduj.nl. Po sukcesie ze zeszłorocznego forum stwierdziliśmy, że co mamy robić? Jedziemy dalej i szykujemy kolejne forum. W tamtym roku daliśmy Wam dużą dawkę wiedzy merytorycznej dzięki wystąpieniu naszych kilkunastu ekspertów. W tym roku chcemy skupić się na Was. Chcemy wykorzystać koniunkturę, która panuje w naszej branży, abyśmy mogli zrobić ten krok dalej, abyśmy z pozycji podwykonawców stali się głównymi wykonawcami projektów i jak najbardziej się wyspecjalizowali. Forum będzie składało się z kilku paneli. W jednym z nich duzi gracze na rynku opowiedzą Wam o swojej drodze oraz dadzą garść rad dla firm, które chcą się rozwijać. W innej części skupimy się na profesjonalizacji. Porozmawiamy o tym, że firmy wyspecjalizowane są lepsze od setek innych. Wspaniałym przykładem jest ten japoński film. Na tym przykładzie widzicie różnicę, kiedy firma zatrudnia trzech wykwalifikowanych pracowników lub setkę nie. Tylko żeby się wyspecjalizować i działać tylko w swojej dziedzinie, często potrzebujemy firm, które korzystają z naszych usług, a my z ich. Dlatego przez cały czas trwania forum będziemy dbali o to, abyście poznali osoby, z którymi możecie robić dobre interesy. Będziemy Was przedstawiać, reklamować, pokazywać Wasze stoiska. Pełny plan forum przedstawimy Wam w kolejnych tygodniach. Bardzo proszę, abyście pisali maile. Co oczekujecie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć na forum, na pewno z tego skorzystamy i dołożymy do naszego programu. A poza tym zagwarantuję Wam tam wspaniałą atmosferę oraz świetny catering, polski, pierogi oraz holenderski, krokiety. No a na koniec parę drinków w barze na rozluźnienie atmosfery. Więc zapraszam Was na drugie Polskie Forum Budowlane. Bilety już są dostępne na stronie www.forumbudowlane.nl. Możecie również zostać sponsorami naszego wydarzenia, jak i partnerami oraz wykupić stoisko, aby zaprezentować siebie i swoje produkty. Gwarantuję Wam wspaniały event, który często poza kontaktami biznesowymi prowadzi do czegoś więcej, jak na przykładzie Kamili i Marka, którzy poznali się rok temu na naszym pierwszym forum i tworzą bardzo zgraną parę. Zapraszam Was serdecznie. A teraz kolejny dział, czyli nasi tu byli. Co jest fajnego w pracy, którą wykonuję, to jest to, że czasami potrafię zmotywować ludzi do robienia czegoś. Tak jak po ostatnim materiale o domku, który buduję dla dzieci, zmotywowałem Gawła do tego, aby poświęcił 2 dni ze swojej wakacyjnej majówki, aby rozpocząć budowę domku na drzewie. Oczywiście zrobił to w swoim stylu. Fajnie to wygląda. Życzymy powodzenia w dalszej realizacji projektu. A teraz czas ruszyć 4 litery. W związku z tym, że zaczyna się okres wesel i różnego rodzaju imprez, dobrze jest, abyśmy też zadbali o swoją sylwetkę, jak i krok w tańcu. Dlatego zapraszam Was
do skorzystania z usług Krzysztofa i Iwony, którzy prowadzą zajęcia tańca, jak również zadbają o Waszą dietę. Ich studio znajduje się dosłownie kilka kilometrów za naszą wschodnią holenderską granicą w miejscowości Kleven. Zapraszam Was tam serdecznie. A teraz troszeczkę z przeszłości, czyli historię z magazynu. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozpocząłem jeden z moich pierwszych projektów budowlanych. Zlecenie polegało na wycyklinowaniu i zmianie koloru podłogi. Oczywiście Polak potrafi, tylko najważniejsze są zasady BHP. Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP, zwłaszcza na kolei. Do tego projektu musiałem użyć profesjonalnego stroju ochronnego, za który posłużył mi mój kostium z jednej z epickich imprez sylwestrowych. Mimo mojego amatorskiego podejścia do tego projektu, jak na tamte czasy, projekt wyszedł nam bardzo dobrze, o czym mówią załączone zdjęcia. Lecz gdybym był bardziej doświadczony, wiedziałbym na przykład, że podczas takiego cyklinowania warto jest podłączyć odkurzacz do maszyny cyklinującej, aby zaoszczędzić sobie sprzątanie kilkugodzinne chociażby sufitu. Więc warto wyciągać wnioski i pracować efektywniej. Bardzo dziękuję Wam za udział w kolejnym vlogu. Nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Budujmy razem!